odcinku ze Zbuntowanej. Mamy sobotę, tak jak mówiłam, pograłam z Mirandą chwilę. Miranda tutaj dewastuje własną okolicę, a potem ma właśnie taki wystrój, jaki ma. Taka jest mądra. W związku z tym będzie trochę teraz sprzątała, bo się dobrze czuję. Ja ją ogarnęłam sobie specjalnie na odcineczek. No i cóż, wbiła technikę 2, 4, 5, 6 na szósty poziom, kondycję ma na siódmym, czyli możemy już budować prawie wszystkie pomieszczenia i możemy rozmawiać już z dorosłymi i również, jakbyśmy mieli ochotę, możemy podjąć pracę. Ale musimy jeszcze wbić jeden punkt techniki, żeby już mieć tak sobie, że tak powiem, na swobodzie móc budować wszystkie pomieszczenia. I jak to było z tymi meblami? O, i od siódmego poziomu techniki też możemy sobie kupić pierwszy samochód. Pozostałe pomieszczenie, a meble? Gdzie to jest? Meble można kupować, gdy Sim wybuduje. Aha, musimy mieć kuchnię, łazienkę i sypialnię, żebym mogła kupować meble. No dobra, to sprzątaj trochę. Będziesz dobrze przygotowana. Ja tutaj... No ej, weź jeszcze grab. Boże, jaki ten pysz jest ohydny. Sprzedamy to, co wykupaliśmy. To są nasze zakupy. Nasz telefon to nie. 5 kamieni. Zwykle. I 2 mapy mi się udało znaleźć. I to jest całe nasze bogactwo. Ja chciałabym chociaż nam zrobić tą kuchnię. Bo kurczę, żebyśmy już nie musieli ciągle jeździć. Więc niech ona pograbi. Ja bardzo cię proszę, żebyś wykopała skarb. Proszę cię. Zrobimy ci kuchnię. Przyspieszmy to. Wiecie, co wam powiem? My to chyba się osiedliliśmy na jakimś cmentarzysku. Same kości po prostu, same kości. 6 kości. Serio? To jest chyba jakiś żart. No i jakaś rzeźba, po prostu super. I jak żyć? Jak żyć? Dobrze, mamy chociaż swoją toaletę już. I swój prysznic. To przynajmniej tyle, dobrze. No i cóż, moi drodzy, niech ona się umyje, niech weźmie ten prysznic. Niech wbije sobie jeden punkt techniki, żeby była już ta siódemka. I idziemy na miasto. Umówimy się może z tym... Fickiem, tak? Wiecie, bo też trzeba myśleć nad założeniem rodziny. Już powoli. Bo mamy 5 dni. No i musimy mieć potencjalnego kandydata na męża, także wiecie. Przyspieszmy. Ja jestem bardzo ciekawa, co nam wyjdzie w ogóle z tego domu. Z tym pryszczem na randkę, nie? Upsi. No trudno. Ale musimy iść coś zjeść. Także wiekopomna chwila, zjemy dzisiaj normalny posiłek w restauracji. Kupię seł. Taki śmieszny. Wybij ten punkt. Ona już nie chce, dobra. Słuchaj, zadzwoń w takim razie. Do Sima. Idziemy zjeść. Am. Zaproś tego rudego. Jak to? Bez komentarza. Co za bezczelny typ. W takim razie idziemy same. Same będziemy jeść. Proszę bardzo. Czy tutaj coś zjemy? Tym razem nie przyszliśmy tutaj kraść. Tym razem sobie usiądziemy przy barze kulturalnie i sobie coś wszamiemy. Dzień dobry. I może przy okazji poznamy kogoś lepszego od tego rudzielca, który nas dzisiaj wystawił, bo nie miał ochoty z nami iść. W ogóle grałam znowu ten zamiennik skóry, więc Miranda wygląda lepiej. Poza tym pryszczem. Zbliżanie na pryszcza, uwaga. Zum. Piękny pryszcz.
Halo. Dobra. Weź sobie co lubisz. O, już wieczór. Zjemy w końcu porządny posiłek. Jejejej. O, i chcemy grać w kręgle. I oczywiście pogramy, bo zobaczcie, jak mamy... Nadal jesteśmy... Nie, teraz jesteśmy z niesmaczoną smuciarą. Twoim ulubionym daniem jest chyba placek dyniowy. Super. Szamaj. Czy to ci wystarczy, czy musimy jeszcze coś domówić? Fajnie, że możemy już z każdym rozmawiać. To towarzystwo też łatwo będzie sobie podnieść. Tak średnio ci to wypełniło do końca, ale trudno. Zobacz, ile tu jest ciekawych osób. Przyłącz się do Mirosławy. W ogóle one takie same fryzury mają, te dwie. A może ci to się spodoba? No. Przynajmniej troszkę jej podniesiemy to. Co byś chciała? Zjeść na mieście z jakimś simem, ale widzisz, że twój sim... To wiesz... Twój sim, to żem powiedziała? Nie ma co. Nie ma tu nikogo w twoim wieku. Czy jakiegoś chłopaka, a nie... Ale towarzystwo jej się napełnia, więc okej. W takim razie spróbuj. Jeszcze raz zadzwonię do tego pajaca. Zaproś na randkę. Może się zgodzi. Zobaczymy. Zostaw już te kręgle, bo tutaj oni ci nie dają nawet pograć. Tylko stoisz i patrzysz. Ej, on mi się bardziej podoba niż ten rudy. Nie znam typa, ale wiecie. Kto to jest w ogóle, nie? Kim jest ten typ? Nie mam pojęcia, ale chcę... Chcę go poznać. Niestety, rudy... A, głupia wiedma ścięła mi grę. Dobra, co ty byś chciał, mój drogi? Miranda i ja rozmawiamy, Miranda i ja gramy. Super, powitaj go najpierw. Zostaw tą... Och. Pokaż się. Niczego sobie jesteś. Nie? Taki spoko. Tamten rudy jakiś taki dziecinny z twarzy się wydaje, ja nie wiem. Podoba ci się, co? Oh yeah. Dokąd idziesz? Już ucieka. Gdzie jest graj? Czemu możesz z nim walczyć? Ale on chce grać w kręgle. Zostaw! Boże, chodź grać. O, chcę z tobą grać. Jak tu można zaprosić? Przynajmniej się sobie podobają. O, grasz z nami? Grasz, dobra. To powinno się spełnić. Rozmawiamy i... Gramy. No to... Czemu nie grasz ze mną? No jeju. Graj ze mną! Mamy razem grać, a nie osobno, pajacu! Co za typ, no! Rozmawiaj! Spędzaj czas. Zostaw już te kręgle. Nagraliście się. Chodź. Musimy... Bo randka wam się kończy. Valenty, zostaw to! Jaki dziwny on jest. No zobacz, no nie, no dlaczego? Zostaw te kręgle, umówiłeś się ze mną czy co? Koleś, bo mi się randka skończy. No ja nie mogę. No rozmawiajcie. Halo. Czy... Nie, no.
Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Stoją i się na siebie gapią. Co to ma kurde być? To ma być randka. Wszystko muszą mi psuć zawsze. Czemu wszystko muszą zawsze psuć? Czy ty możesz ze mną porozmawiać? Please! Porozmawiaj! Nie, po prostu nie wierzę, nie? Zrobimy to w ten sposób. I tak jesteśmy głodne, więc sobie zjemy i idziemy do domu. Mam w nosie tego pajaca. A ona sobie usiada. Aha, bo on do nas się nie przyłączy. Nieważne. Zamów dla mnie. Łososia. Wie pani co, przyszłam na randkę, ale mój chłopak woli kręgle ode mnie. O, a jednak. Trochę nudno. Spadaj na drzewo zbierać banany. Małpiszonie. Zapomnij o moim istnieniu. Ej, moje jedzenie. Halo. Proszę mi dać moje jedzenie. Dawaj mi łososia. Znowu nie będziesz ciągle miał placków dyniowych. Jeść. Proszę, jeść. Zwagowałaś się? Jesus Christ. Oszaleję. Dobra, jemy i szuramy do domu. Niestety randka nam nie wyszła. Ale przynajmniej trochę nam się poprawiło towarzystwo i relacje. Znaczy się nastrój. Więc nie jest tak źle. Co teraz mamy? Nędzna nudziara. Znowu wróciliśmy do tego, co było. Także cóż, idziemy do domu. Idziemy do domu, jestem obrażona na tych simów. Ten koleś był jakiś nienormalny. Myślicie, że uda nam się uciec bez płacenia rachunku? Ktoś nas tu chce witać, ale ja chcę uciec. Gdzie to się robi? A to trzeba by mieć ten chyba samochód. Co nie? Bo nie widzę takiej opcji. Idę do domu. Pewnie mi pobiorą pieniądze, co? Mamy 1597. Oczywiście zmieniam godzinę, muszę wpisać 23, bo jak wpiszę 24, to się nie da tak. Więc jest, będzie tak i niech ona sobie zrobi siku. I mi zależy, żeby ona wbiła sobie punkt techniki, bo wtedy będziemy mogli już kupować wszystkie meble i nie będę miała problemu z tym, czy mogę coś kupić, czy nie mogę. Wiecie, o co chodzi, tak jak ostatnio nie wiedziałam, czy mogę kupić kibelek. A tutaj to wygląda w ogóle epicko. Zobaczcie, to aż zasługuje na własny screen. Proszę bardzo. Pięknie. Siuśku, siuśku i wbij ten punkt jeden, please. O, ciekawe, kto do ciebie dzwoni. Trudno, nie mamy czasu. Jeden punkcik, jeden punkcik. Miranda, Miranda, skandujemy. Miranda, wbije czy nie wbije? Please, please, zrób to dla nas, zrób to dla widzów. Zrób to dla swoich fanów. Jest! Hurra! Hurra! Czyli możemy już wszystko kupować, na. Ale fajnie. To w sumie już nie potrzebujesz tej techniki i idź spać. Tak, moi drodzy, ja idę z nią spać. Wszystko mamy fajnie wbite, to co było wymagane. Więc tak, przepraszam, zaglądałam w te w zasady, dlatego spauzowałam tak z automatu. Nieważne. Ona idzie spać, a my się widzimy kolejnego dnia. Tak, kochani, przypomniało mi się, że możemy przecież wszystkie meble kupować dopiero jak powstaną pomieszczenia, więc musimy najpierw i tak zbudować te pomieszczenia, żeby mogła kupować wszystkie meble, jakie chcę. Także tak, no, cudowne zasady wymyśliłam. Hip hip hurray. Dlatego cóż, kopu. Jakbyś tak wykopała skarb, please. Miranda, jedyna skrzyneczka ze skarbem, please. Miranda. Aha. To jest już coś, ale jest skarb. Mapa. Skarb. Ewentualnie mapę skarbów, jeśli coś ci to pomoże. Please. Obkopiemy dzisiaj całe podwórko.
poszukiwaniu skarbu. Nieważne, ja to potem będę... Potem będzie ona sprzątała to wszystko. Ma wykopać skarb. To jest cel dzisiejszego odcinka, inaczej go nie skończę. A co? W ogóle też postanowiłam, że będę dużo robiła poza nagraniem, żebyśmy mogli iść dalej z tym wyzwaniem, a nie ciągle stać w miejscu. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Jest! Jest! O mój Boże! Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie! Boże, jak ja się cieszę! Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? O mój Boże! Pokaż mi to. Boże, tak! Tak! Postaw to! Ja chcę na to patrzeć. O mój Boże, tak. To trzeba uwiecznić. Tak, tak, tak. Piękny. Możesz sobie popatrzeć. Chodź tutaj, Miranda. Miranda, chodź tutaj. Zobacz, zobacz. Podziwiaj, podziwiaj. Czy tobie się coś nie podoba? Jej się nie podoba skarb. Okej. Wiesz co? Jesteś niewdzięczna. Idź się umyj. I zejdź mi z oczu. Idź się umyj, zejdź mi z oczu. A my tutaj, proszę bardzo, obserwując ten jakże piękny, wspaniały skarb, kończymy ten odcinek właśnie w tym momencie, kochani. Takim pięknym widokiem. Nacieszmy oczy, bo w przyszłym odcinku już tego nie będzie. Ja to oczywiście sprzedaję i... wybuduję jej mini domek w końcu. W końcu. Ja tylko chciałam powiedzieć, że... OMG! Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Wykopałam jeszcze dwa skarby. Dwa skarby wykopałam. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Jestem zwycięzcą. Jestem zwycięzcą.